Witam serdecznie, moi goście, Mateusz Bożenski, Sandecja Old Boys. Witam serdecznie. Old Boys, pięknie to brzmi, kiedy z taką nazwą, ze starszymi zawodnikami, bo wszyscy to widzą, że tak jest, ale z wielkim szacunkiem do tego zespołu, bo zdobywacie trzecie miejsce Suffix z Ligi Orlika. Mateusz, spodziewałeś się przed początkiem sezonu, że tak to będzie pięknie wyglądało? No, czy ja wiem, wiesz co, celowaliśmy tą górną pierwszą piątkę i z biegiem czasu nam się to udało. Mimo szerokiej kadry było dużo, często były duże braki, graliśmy gołą szóstką, a mimo wszystko wywalczyliśmy to trzecie miejsce. Dzisiaj Tylicz, drużyna historia mojej ligi, można powiedzieć, oczywiście troszkę dzisiaj osłabiona, ale postawili wysoko poprzeczkę, prawda? Tak, tak, dzisiaj dobry mecz zagrali, ale widać, było ich tylko sześciu bez zmiany. No tak naprawdę to się nie da w tej lidze zagrać bez zmian, bo w drugiej połowie już brakuje sił, no i rozklepaliśmy ich i jakby to, no i wygraliśmy ten mecz dzisiaj. Co dzisiaj było waszą przewagą oprócz tej liczebności? No głównie to była ta nasza liczebność, że nas było dzisiaj dziewięciu, nie tak jak ostatnio sześciu, przedostatnio sześciu. I to zaważyło to, że nie walczymy dzisiaj o... Czy mógłbym zaryzykować pierwsze, drugie miejsce, nie? Fenomenalny występ Andrzeja Gramczyka. Jego piękna bramka z woleja, taka z czupa, znaczy z góry, taka piękna nad bramkarzem, takim lobem. No coś pięknego, co on dzisiaj zagrał. No to jego znak rozpoznawczy. Jak zawsze jest Andrzej, no to wiadomo, jesteśmy dużo mocniejsi, ale wiadomo, najważniejsza jest drużyna. No ten strzał był, a już nie jeden raz tak chyba strzelił w tej lidze. Także, za Kołnierz, tak? Tak, za Kołnierz. Także oby w zimie z nami grał dalej, także... Będzie z niego pożytek. A w zimie właśnie, Sandecja czy walczy? A jeszcze nie wiadomo, jeszcze musimy to wszystko dogadać. Jeszcze nie wiadomo. Bardzo dziękuję, gratulacje za trzecie miejsce i dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.